Co ci jest? Czemu jesteś smutny? Masz więcej kasy, masz. Nie płacz. Stać nas. Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Dzisiaj zagramy sobie w Tavern Master. Jest to gierka, w której prosperujemy własną tawernę, tak jak ogólnie tutaj mam napisane. Gierka bardzo kojarzy mi się z Simsami, ponieważ w sumie mamy tutaj tryb budowania i tym podobne. Mamy jakiś tam nastrój naszej obsługi tej całej tawerny. Ale bez zbędnego w sumie gadania, sprawdźmy sobie nową gierkę. Ja już tutaj testowałem sobie przez jakieś pół godzinki. I powiem wam szczerze, że gierka powoli się rozkręca, ale po jakimś czasie nawet wciąga. Tak więc, w sumie, zacznijmy. Tutaj jest, dobra, stracimy niby nasz cały progres dotychczasowy, ale dużo tam w sumie nie narobiłem. Witaj w swojej tawernie. Będziesz zarządzał tutaj swoim wzrastającym biznesem. Rozejrzyj się wokół. A, no co nas przeskoczyło. Świetna robota. Możesz również obkręcać kamerę, trzymając prawy przycisk myszy i obracając go wokół siebie. Dobra, to już wiemy. Tawerna nie wygląda jak tawerna. Brakuje jednej ściany, nie ma drzwi ani okien. Naprawmy to. I tak jak wam powiedziałem, zaczynamy właśnie tryb budowania. Dobra, może zrobimy ten sam łuczek na początku. Najpierw zbudujmy brakującą ścianę. Kliknij na przycisk ściany. Również potrzebujemy drzwi, żeby odwiedzający mogli wejść. Teraz dodajemy okno. Świetna robota. Teraz kupmy trochę stołów i krzeseł. Oj, sorki, przeskoczyłem wam. Kupmy najpierw stół, który jest tutaj na liście. Powinieneś kupić również dwie ławki. Otwórz zakładkę z siedzeniami. Możemy zobaczyć, że jeden ze stołów nie jest w zasięgu światła. Kupmy świecznik. Świetna robota. Teraz masz wystarczającą ilość siedzeń dla swoich gości. Następnym krokiem będzie kupienie piwa dla serwowania. Żeby kupić piwo, powinieneś wejść do baru. Kliknij na bar, żeby otworzyć menu. W tej chwili mamy tylko wodę do serwowania. Kupmy kolejną baryłkę, żeby przechowywać piwo. Żeby serwować piwo, musisz najpierw uzupełnić baryłkę. Kliknij, aby uzupełnić baryłkę, dobra, nieważne. Oczywiście wam to tak tłumaczę z grubsza, bo wiadomo, nie będę wam robił tutaj dosłownego takiego tłumaczenia, bo zajęłoby mi to sporo więcej, a dzisiaj i tak nie mam siły w sumie myśleć. Zresztą wczoraj troszeczkę sobie jeszcze streama przedłużyłem z wami, no i nagrałem pastę, aczkolwiek zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, uzupełniliśmy już baryłkę, cofnijmy się do menu. Świetna robota. Masz teraz wystarczająco miejsca, żeby ludzie mogli siedzieć. Masz również drinki do serwowania. Ostatnim, czego ci brakuje, to obsługa. Otwórz pop-up obsługi. Bartenders to są bodajże barmani. Codziennie będziesz miał nowych kandydatów do zatrudnienia. Wybierz jednego z czterech, klikając na przycisk zatrudnienia. No i tu już mamy podstawowe statystyki naszych barmanów. Niektórzy mogą nosić po 3 drinki, niektórzy po 4, ale również mają coś takiego jak traity. Ten na przykład może nosić 8 drinków w tym samym czasie. Tylko to jest troszeczkę dziwne, bo skoro tu jest can carry 8 drinks, to czemu tu jest tylko carry 3 drinks? To jeszcze nie rozumiem, aczkolwiek pewnie będzie mniej więcej wytłumaczone w czasie naszej rozgrywki. Niektórzy zyskują na przykład więcej doświadczenia. Jeszcze niektórzy mają coś takiego, że podczas serwowania klientom, ale to chyba akurat już ekspedientki, mają coś takiego, że podczas serwowania dostają tipy, czyli napiwki.
Dobra, ale wybierzmy sobie jednego z nich. Ja tak mniej więcej sobie na szybko porównam. Ten ma 2,5, 2, 1, 3, 3, 3,5. Mi się wydaje, że to będzie chyba najlepszy. Dobra. Zatrudniliśmy pierwszego barmana. Zatrudnimy teraz naszą waitress. Kelnerkę. O, tego słowa mi brakowało. Powinieneś zatrudnić teraz, teraz kelnerkę i raczej skończymy. O, tak jak właśnie wam tutaj powiedziałem, dostajemy 1 złoto na piwko za każdy serwowany drink. To jest w sumie spoko, bo jeżeli serwujemy wodę na przykład za 2, no to już mamy po 3, czyli 25%. Czy nie, przepraszam, co ja gadam, 50% przebitki. No ale dostajemy 125% mniej więcej kwoty. Nie, 150%, Jezu, ale ja jestem po prostu genialny. Ogólnie jest to spoko, jeżeli mamy na początku jakąś taką, mamy mniejszy bar, gdzie serwujemy praktycznie tylko piwo i wodę, ale potem w sumie to jeszcze wyrównuje. W sumie ten mood decrease 20%, 20% slower every day też jest spoko, bo nasza obsługa z biegiem czasu zacznie nam smutnieć, a to z tego powodu, że będą chcieli coraz więcej pieniędzy. To mniej więcej wygląda jak polski rynek pracy w tej chwili, zresztą nawet przed sekundą czytałem artykuł o tym, że jeżeli nie będą dostawać podwyżek co jakiś czas, to będą po prostu smutni. Śmieszne, czy no nie śmieszne, takie normalne, ale... No ale no tak to jest. W sumie też fajne jest, że dostajemy 5 napiwków za każde serwowane jedzenie, aczkolwiek jedzenia jest dosyć mniej i jest ono serwowane wolniej. Tak więc to mniej więcej się wyrównuje w dalszym biegu gry. Tutaj mamy 3,5, 2,3, 2,8. Na początku niestety ten climbing stairs nam się nie przyda, bo nie mamy jeszcze drugiego piętra. Ale z tego co patrzę, albo ta, albo ta. To ta może tylko 3 drinki nosić. Te 4, 2, 3, 2,5. Żeby to było na odwrót, to by było spoko. No dobra, ale tak wezmę ją. Okej. Okay. Przygotowaliśmy wszystko, czego potrzeba na start przyjęcia gości. Przed unpauzowaniem czasu zobaczmy, jak odblokować nowe rzeczy w tawernie. Kliknij na przycisk researchu. Odkryć, o. Ulepszenia zresearchowane przez serwowanie różnych typów gości? Nie, przepraszam. A. Upgrade ogólnie są jakby ulepszane przez różnych typ gości. Możesz zobaczyć koszt researchu po lewej stronie. Aha, czyli tutaj na przykład jak mamy. Dla kuchni potrzebujemy obsłużyć 25 normalnych gości. I zacznijmy od razu sobie. Oj, coś tam jeszcze wyskoczyło. Zacznijmy sobie już research powoli. Liczba gości w ciągu dnia pokazuje ci, ilu ludzi przyjdzie do twojej tawerny średnio w ciągu dnia. Kupując dekoracje i ulepszenia do twojej tawerny, zwiększasz tą liczbę. No, czy jest napisane, że już wszystko zrobiliśmy. Możemy unpauzować czas. Moją ostatnią podpowiedzią jest to, żebyś uważnie patrzył na to, ile masz miejsca do siedzenia. Jeżeli wszystkie siedzenia są zajęte, kup więcej krzeseł i ławek. Powodzenia. No i dobra, moi drodzy. Zaczynamy w sumie powoli tą naszą grę. Tutaj zaczynają nam się schodzić goście. Mamy 230 kasy, więc teoretycznie możemy kupić kolejny stolik, który jest po 70. Kupimy dwie ławeczki. I w sumie wywaliliśmy się z kasy już. Zbierzmy to troszeczkę. Ogólnie mamy również tutaj coś takiego jak questy. Każdy quest przybliża nas tak jakby do danej kategorii naszych nagród.
Począwszy od jakichś tam różnych dodatków, na przykład podłogi, ewentualnie jakichś obrazów, dekoracji, różne typy potraw. W sumie fajnie jest to zrobione, ale te questy potem starały się, robił się ogólnie coraz cięższe. Mamy również taki przycisk, który pokazuje nam mniej więcej nasze statystyki, które mamy w tej chwili i w ciągu innych dni. Więc tak naprawdę dzisiaj wydaliśmy już mniej więcej 900 zł, a mamy tylko 42 na plusie. Tak jakby income'u, zysku. Czy zysk mamy na minusie, ale income mamy 42. Wyspieszymy troszeczkę. Ja wam będę chyba to delikatnie ciął, żebyście nie mieli takiej nudnej rozgrywki tutaj. W sumie ile można oglądać na początku, jak to się wszystko rozwija. Ogólnie mapka nie jest duża. Jest tutaj kilka assetów w sumie takich. Oprócz tego, co tutaj widzicie, dojdą nam również eventy, które też są spoko zrobione. Oj. Dobra, ale poczekajmy, aż to się wszystko rozwinie. I wrócę do was za chwilę. Okej, okay, moi drodzy. W tej chwili właśnie odblokowaliśmy sobie kuchnię. Dostaliśmy 800 golda bonusu za to, żeby móc sobie jakby rozbudować tą kuchnię. Ogólnie pierwszym krokiem jest wybudowanie potrzebnych rzeczy dla kucharza. Typu jakieś tam lady, biurka, skrzynie. No i oczywiście zatrudnić obsługę. Ale to już za chwilę, poczekamy sobie aż dojdziemy do godziny 12. Wtedy wszyscy już właśnie wychodzą. I przejdźmy do podsumowania. Sprzedaliśmy 52 drinki, z czego 800 golda bonusu, no wyszliśmy na plus o 18. Czyli nasz pełny zysk to jest 18 golda. Dobra, ale skoro możemy zacząć już drugi dzień, nie będziemy go na razie zaczynać. Odbierzemy sobie tylko bonus za research. I może byśmy delikatnie to rozbudowali. Przejdźmy do budowania. Na pewno powiększymy sobie w bok naszą tawernę. Zsuniemy te ściany. Uzyskamy akurat golda przy okazji. Zróbmy sobie jakieś podłogi. A może kamienne? O dobra, zróbmy kamienne podłogi. A damy za to drewniane ściany. Żeby było bardziej przytulnie. O, zupełnie inaczej. Na zewnątrz możemy sobie dać jakieś inne. Czy to będzie spoko? No tak nie bardzo. O, zróbmy takie kamieniste. Myślę, że wygląda spoko. A, i możemy zmienić jeszcze nazwę naszej tawerny. Żeby czynności, żeby tradycji stało się zadość, będzie World of Shiro. No i fajnie. Zmieniliśmy nazwę. Przy okazji dostajemy kolejne punkty. No i może zróbmy jakieś przemeblowanie tutaj. Na pewno te stoliki weźmy sobie na bok. Tych przemeblowań pewnie będziemy robić dzisiaj sporo. Oj, tu jest stół. Dobra, przynieśmy to tu. Ale w sumie będziemy jeszcze mieć teraz tą kuchnię. Kupmy sobie to tutaj gdzieś. Tylko czy nasz waitress tutaj dojdzie? Tego już nie wiem. O, co jest nie tak z tym propem? A, jest za małe. Dobra. Przenieśmy to jeszcze o jeden. Delikatnie. Weźmy do zakładki kitchen. O, myślę, że jest spoko. Tu akurat on będzie miał jak sobie wszystko tutaj robić. A, tylko chciałem to jeszcze przenosić. Nie jestem pewny, czy od ściany będą mogli przejść, dlatego zostawię jeden wolny.
Zmienimy trochę ten widok. Chyba, że może zrobić te stoły tak. Myślę, że tak jest lepiej. Po dwóch stronach środek będzie taki bardziej czysty. To postawimy w ten sposób. Damy sobie jeszcze jeden stół. A, co to jest? Dwa siedzenia. I myślę, że jest spoko. A no i oczywiście muszą być lampy obok stołów. Bo inaczej nasi goście nie będą nic widzieć. Niech to będzie w ten sposób. No i pozbyliśmy się całej kasy. Bym to jeszcze przeniósł. No. Tak ładnie, symetrycznie. Dajmy jeszcze może kilka okien. Które są w sumie darmowe, więc nam to nie przeszkadza. No, nie myślę, że jest spoko. Chyba, że tutaj drzwi dla obsługi. Żeby mogli bez problemu wychodzić. Damy tu symetrycznie okna. Dobra. A, już dzień się zaczął. Sam z siebie. Dobra, mamy cztery stoły, więc mamy tu już wykonany ten quest. 8 siedzeń. Nie wiem, czemu tam to się nie zmieniło. No. Dobra, niech się rozpocznie ten nasz dzień mniej więcej już po całości. O, dobra, mamy akurat jeszcze upgrade'y, to jeszcze wam nie zrobię cięcia. Jeżeli oczywiście nasza obsługa będzie miała cały pasek, możemy go zupgrade'ować, ale to niestety też podnosi jego płacę. Jego happiness jest w tej chwili 93%. Dobra, podnieśmy to i damy drink pouring na jeden poziom większy, czyli gdzie będzie ogarniał cały ten swój u siebie. No i też damy upgrade'a. I może damy jej noszenie więcej drinków. Dobra, przyspieszmy to wszystko i widzimy się za chwilę. W międzyczasie zapomniałem, że możemy w sumie zrobić kolejny research, tak więc weźmy sobie lemoniadę. O, jeszcze jednego zapomniałem. Mieliśmy zatrudnić szefa kuchni. Dobra, z racji tego potrzebujemy jak największego skilla dla deserów na początku, bo nasz kucharz w tej chwili będzie mógł tylko robić nasze właśnie deserki. O, zwiększa 7 klientów więcej w ciągu dnia. Myślę, że to może być fajne. Ten też nie jest dla zupek. No ale dobra, weźmiemy tego. I może zatrudnimy jeszcze jedną kelnerkę. Tak aby po prostu była. 12 wypłaty to nie jest dużo. 3,5, 2 i 8 i 2. No ale to nam nie przeszkadza w żaden sposób. Dobra, weźmiemy tą. I udało nam się nie dość, że zrobić questa z obsługą 20 klientów. Dodatkowo wpadła nam lemoniada, więc od razu sobie weźmiemy naszych bardów, których postawimy gdzieś na środku, aby sobie tu grali. I dzięki temu jeszcze zyskujemy 100 golda. Musimy teraz kupić kolejną beczkę na tą lemoniadę. No i niestety musimy to zrefilować, ale że nie mamy tyle kasy. Tylko, wiecie co, ja zrefiluję tylko kilka, tak do połowy, żeby zostawić sobie jeszcze na wypłaty kasę. Bo mamy teraz 58 wypłat. No i zaraz kończymy dzień. Już się powoli robi cisza, już dźwięki ucichają, to jest w sumie fajnie zrobione. No i tak, w porównaniu do naszego poprzedniego dnia, wczoraj sprzedaliśmy 52 drinki, dzisiaj 68, więc już jest na plusie. Dodatkowo 3 dania. Złych klientów mamy? A kiedy to zrobiłem? Nawet nie wiem. Dobra, no ale zacznijmy kolejny dzień.
I mamy już kolejne questy, bo questy ogólnie zmieniają się co dzień. Te tylko, które wykonamy oczywiście. Więc mamy zafilować 150 litrów jakiegokolwiek napoju. O, musimy mieć 0,05 gwiazdki. 0,5 gwiazdki w daniu, bo nasze dania ogólnie, które robimy, to są nasze składniki, które są. Musimy to też uzupełniać, ale dania, które robimy, są tutaj i mogą mieć różne gwiazdki. I tak jak widzicie, napisy żółte to są nasze desery, czerwone to są dania główne, a zielone to są zupy. Albo kupujemy to oczywiście poprzez nasze questy. Jak zauważyłem w sumie teraz, że przydałyby nam się kolejne stoły, więc chyba raczej jednak z bardów jeszcze w tej chwili zrezygnujemy, dodamy sobie tutaj kilka stołów. Może w tym miejscu. Dwie ławki. Tylko wiecie co, nie pomyślałem, że nie będą na wypłaty. Dobra, miejmy nadzieję, że jeszcze nam się uda tą kasę zyskać. Bo w sumie nie wiem, co się stanie, jeżeli nie będziemy mieć kasy na wypłaty. Nie wiem, jakiś mód im skoczy, czy jak? No i powoli będziemy musieli patrzeć na uzupełnianie naszych baryłek. No i wskoczyło nam od razu... Czuły nam poziomy w sumie na dwóch naszych członkach ekipy. Tylko pytanie, czy ja na razie chcę to ulepszyć. Wiecie co, poczekam do jutrzejszego dnia, dzięki czemu będą w sumie pracować za mniejszy koszt. Ale już mamy obsługę 30 klientów w ciągu dnia. Bierzemy kolejne expy. I zrobiliśmy research. Tu mamy chyba pasywne dodawanie naszych gości do tego licznika. Nie wiem, czy zwiększa nam się nasza atrakcyjność naszej tawerny, czy coś w tym stylu. Dobra, trzeba pamiętać, że mam 50 kasy na nasze wypłaty. No i powoli kończymy dzień. Jak tam to nam wyszło? 239 z naszych drinków. No i jedzenia też trochę więcej sprzedaliśmy, aczkolwiek wczoraj bodajże od połowy dnia tylko zaczęliśmy sprzedawać. Ale jakby nie patrzeć, więcej siedzeń, to jest więcej klientów. Serwuj tylko desery w ciągu całego dnia. No akurat nam się to udało. Jeszcze nam brakuje w sumie tego i mamy kolejny quest zrobiony. Czy ja mogę zafilować? Zaliczyło nam questa. No i akurat mamy już zrobionego. Startujemy kolejny dzień i od razu zabieramy się za naszą obsługę. Dobra, bartera możemy w sumie zlevelować. Nadal będziemy... nie możemy na razie w to iść. A nie możemy, dobra, nie było punktów. Dobra, drink pouring. Lecimy dalej. Nasza kelnerka też leci do przodu. Dajemy jej więcej drinków. Kucharza na razie nie leveluje, bo to nie ma sensu. 80% tylko happinessu. Dodajmy im... Dobra, podwyżkę. O 2. Niech będzie. Niech będę stratny. I mamy kolejne questy, że musimy kupić muzyczne podium, skończyć jakikolwiek research i mieć 7 stołów. Spieszymy sobie to troszkę. No i udało nam się zrobić kolejny research. Tutaj to jest ciekawa opcja, bo dzięki temu researchowi możemy robić specjalne eventy, które będą w ciągu całego dnia. Przynajmniej tak to zrozumiałem. Ale to wam pokażę już dopiero jak zrobimy ten research. Sobie weźmiemy jeszcze questa. No i dobra, przyspieszajmy to. No i nadszedł czas, że musimy również nasz magazyn uzupełnić. Dobra, dokupmy tak do 30. Owoców w sumie też do 30. Z tego na razie nie korzystamy, bo nie mamy odblokowanych naszych receptur. Myślę, że na razie to możemy pominąć. No i chyba nasza obsługa znów dostała kolejny poziom, ale wiecie co, znów zrobię tak samo jak wtedy. Nie będę jej na razie levelował.
Ale wiecie co, możemy sobie w sumie jakieś delikatne dekoracje porobić. Te wany dają 30 prestiżu. No to już jest fajniej. Tutaj możemy sobie przynajmniej trochę tych kwiatków pododawać tutaj. I będzie to zrobione w ten sposób. No i dobra, nie możemy sobie pozwolić już na więcej rzeczy, musimy jeszcze trzymać kasę na wypłaty. No i wydaje mi się, że nasze kelnerki się chyba nie wyrabiają, bo sporo naczyń pozostawało. Więc następnego dnia na pewno sobie zwiększymy jeszcze jedną osobę w obsłudze naszej tawerny. No i myślę, że jest coraz fajniej. W sumie wczoraj sprzedaliśmy więcej tych drinków. Ale dzisiaj już więcej poszło jedzenia i to też więcej, znacznie. Więc jakoś to idzie. Powoli, bo powoli, ale idzie. Dobra, ale to tak. Obsługi jeszcze nie zwiększę, ale dodam sobie jeszcze dwa stoły, o ile mi się tutaj zmieszczą. Zmieszczą się czy się nie zmieszczą? To będzie ciężko. A nie wiem, czy mogą być tak posadzone obok siebie. Dobra, to nie będę na razie zwiększał, zobaczymy. Może powiększymy naszą tawernę całkowicie. Bo w sumie też chciałem naszych bardów gdzieś wsadzić. Jakie questy nam wpadły? No i 50 składników, akurat my to teraz kupiliśmy. To będzie musiało poczekać niestety. Ale dobra, zatrudnijmy kolejną obsługę. Tylko pytanie, czy jak... nie zwiększymy ich na poziom trzeci. Będziemy nadal się w tych deserach specjalizować. Pytanie, czy nie zwiększymy ich na level trzeci, to czy nie będą już inne postacie też na trzecim levelu nam się pokazywać? Okej. Zwiększymy jej trochę speeda ze sprzątaniem naszych rzeczy. I tak. Ona zajmie się czyszczeniem. Czekajcie, ma 2 i 8, 3 i 8. 2 i 8, 3 i 8. Nie, tu było 2 i 8, 3 i 8. Dobra, to tak. Tą panią weźmiemy do sprzątania. Do room serwisu. Annabel weźmiemy stricte do roznoszenia. I kolejną z obsługi weźmiemy sobie również do noszenia. Czyli 8, 2 i 5. 2 i 2. No ale ta może nosić 8 drinków jednocześnie, to już nie będziemy jej nawet tego zwiększać. I ty również będziesz do noszenia drinków. Dobra, no i możemy chyba zaczynać. Teraz skończą nam się te researche. Więc od jutra będziemy mogli zrobić już event kolejny. Myślę, że na tym skończymy nasz odcinek. Zrobimy jeszcze raz jeden dzień. Zaraz powiększymy jeszcze tą tawernę. Tak myślę, że chyba teraz w głąb ją powiększymy delikatnie. W sumie już to możemy zrobić nawet. Tylko pytanie o ile? Jest ściana 50, no to już mamy tu stówkę, 200. 300, 400, nie starczy nam. Poczekajmy jeszcze chwilę. Dobra, mamy już eventy. Zmniejszymy trochę czas, zaplanujemy od razu event na jutro. Na regular party. To pytanie, czy mamy jeszcze na tyle stołów? Mamy, dobra. I możemy już to zaplanować. Lemoniada i woda. Non stop. 20 specjalnych klientów potrzeba. To akurat jutro. Jutro nam wpadną. Dobra, cyruj mi to wino. Akurat 10 wpadnie teraz. Dobra, i zbudujemy większą tą naszą tawernę.
Będziemy robić raczej to pod kolor, tak jak było wcześniej. Wsuniemy wszystko w głąb po prostu. Tylko tak, to będzie trzeba teraz usunąć. Damy do przodu. A, no i trzeba tutaj ściany jeszcze pokolorować. No, dziwne jest to sterowanie tutaj tą myszką. Takie chaotyczne. Okej, to już mamy zrobione. Teraz poprzesuwajmy naszą obsługę. Będą miały trochę więcej latania, ale myślę, że im to się raczej nie podobać nie będzie. Dobra, dwa kwiatki. No i tu będziemy dalej jeszcze stawiać sobie te stoliki. Nie będziemy ich na razie spod tyłka wyciągać tych propsów, bo to się źle skończy. A, dlaczego mamy tyle kasy? A, bo usunęliśmy jeszcze tutaj te nasze ścianki. Tylko wiecie co, ja zrobiłem głupotę. W sumie to może być ładniejsze. Zrobiłem głupotę, bo zrobiłem drewniane podłogi. A tam nie było drewnianych podłóg. Nie wiem, czemu tego nie ogarnąłem. Przyspieszymy trochę ten czas. A jak tam nasz bar stoi? Dobra, nie jest źle. Ale stoliki mamy pełne, więc możemy od razu walnąć kilka. Starczy nam na dwa? Powinno starczyć. Tu kolejne, tylko tu już nie ma światła, więc od razu światełko. O, no i super. Od razu więcej gości nam spada. No i to jest tawerna. No i questa też zajęliśmy z tymi 7 stołami. Dwóch jeszcze brakuje nam do bonusu 150 golda. A jak z naszą obsługą 66? Powinno nas być jeszcze stać. 92, przepraszam, nie 66. To było z poprzedniego dnia. Tak, bo to pokazuje nam poprzedni. O cholera. Nie mamy składników. Dobra, trudno. Mam nadzieję, że coś kupią. Zrobiliśmy tego questa z tymi składnikami. No i 300 golda nam wpadło. No ewidentnie to się ktoś nie wyrabia. Musimy tą naszą koleżankę jednak wziąć na maksa do tego. No 440 golda to nie jest źle. Myślę, że to jest nawet bardzo dobrze. Czy my zaplanowaliśmy ten event? Chyba tak. No i powiem wam, że ładnie nam poszło. 15 jedzenia, 92 drinki. No, jesteśmy super dużo na plusie. 79. To było 220, ale małe zakupy robiliśmy, a tutaj od razu też za 900 zrobiliśmy przemeblowanie. Więc jest spoko. Ale mieliśmy robić własne przemeblowanie, tutaj mogłem bardów postawić. Nie pomyślałem. A, to już zyskaliśmy, tak? Czyli już event jest skończony. A nie, event nadal trwa. Jak z tym researchem? Skoro mamy tutaj tych gości specjalnych. Ciekawe. Tego nie rozumiem. No ale na razie nad tym się nie opłaca stawiać tych krzeseł i tak dalej. No i ci goście będą siedzieć dzisiaj cały boży dzień. Co ci jest? Umysł jest smutny. Masz więcej kasy, masz. Nie płacz. Stać nas. Tyle kasy mamy, że chło. Chyba jeszcze jedną kelnerkę. O, nie możemy. O, nie możemy. Znaczy, jeżeli kupimy kolejny bar,
O ile możemy, oczywiście. Kitchen special. Możemy mieć tylko jeden. Ej, to niedobrze. To jest bardzo niedobrze. Może jakieś dekoracje przy okazji wpadną. Daje 0,7 klienta więcej. Dodaje 2,1. Tylko czemu to tak jest? Da tą samą cenę? Czy to jest bez sensu? Dobra, to dajmy sobie więcej tych dekoracji. Już mamy ponad 1020 prestiżu. No teraz. Dobra, zabelujmy go teraz już. No dolecimy w to, bo widać, że mu tego brakuje. Jak tam nasz research nadal nie ruszył. Dobra, wiecie co, na razie to anulujemy, po prostu idziemy na Adventures. Szkoda, że jeszcze nie ma tutaj żadnych opisów tych naszych różnych researchów. Unlimited Waitress? Co to jest? No i tak jak widzicie, dosyć sporo tego jest. O, nawet hotel jest. Jest tego sporo, aczkolwiek i tak już dzisiaj na tym skończymy. Nie wiem, ile ten odcinek widział. Ponad 40 minut nagrywania. Cięć też trochę będzie, bo jednak sporo siedziałem cicho i sobie tam planowałem. Ale wiecie co, może na zakończenie jeszcze zrobimy sobie małe przemeblowanie tutaj. I krzesła, tak jak są teraz, mogą być. Ludzie wchodzą bez problemu. Dobra. Zatrzymamy. Na pewno te stoły pójdą tutaj. Nie chciałem tego... No, idź tędy. No i tu mamy taki hall. W sumie. Spory. Mogę zrobić to w ten sposób. O, tu na wejściu kwiatek był postawiony. Bo wiecie co, zrobimy to w ten sposób. To co, trzy kratki. Tu damy jeszcze jakieś dywany. Są podłużne chyba nawet. Normalnie jak w szkolnej stołówce. Da się to przesunąć w tą stronę? Da się. A to da się jednak spieniężać różne rzeczy. A ja tak się zastanawiałem, dlaczego tego się nie da przenieść. To jest przesunięcie tylko, aż przekręcenie. To też przeniesiemy delikatnie, żeby było bardziej przytulnie. I voilà. Może jeszcze jakieś świeczniki pododajemy? O, w sumie to będzie fajny pomysł. Walnijmy to tutaj. O, nie chciałem tego. I tu o 3, tak. Tu damy świecznik. To damy tak. I to damy tak. No i tak prezentuje się nasza tawerna. Przynajmniej na początku. Refili nie będziemy robić w ogóle jak z naszą wypłatą, kurczę, bo ja tak nie spojrzałem. 108, dobra. Jeszcze nas będzie stać. Tak więc, moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie. Byliśmy dzisiaj w Tavern Master, dobrze mówię? To tak. I to jest taka, no, nie oszukujmy się, gierka do pochillowania. Ona się dosyć długo rozkręca, dopiero potem jak mamy coraz więcej kasy, możemy robić jakieś przebudowy, dopiero wtedy zaczyna to fajnie wyglądać. No aczkolwiek, no to nie jest jakaś pełna gra akcji. A raczej taka gierka dla pochillowania, może nawet na streamach sobie w to pogramy. I co mogę wam więcej powiedzieć? No, w sumie jest spoko. Jeżeli chcecie ją kupić, to jest na Steamie za 20 chyba parę złotych. Coś takiego. Tak więc dzięki wielkie, trzymajcie się i do następnego razu. Hej, hej.